Dzień dobry lub cześć, zależy jak kto woli. Witam Was dzisiaj w tą środową, popołudniową porę. Jest to środa tak zwana plecakowa, nie mylić się z środą popielcową. Wybaczcie też te nerwowe gesty, które będę tu wykonywał co chwilę i się otrzepywał. Nie jest to związane z tym, że sypie się na mnie piasek. Po prostu lata tutaj tyle komarów, czyli kopruchów. Gryzą mnie niemożebnie, jestem już cały spuchnięty i wszędzie mam już pełno bąbli. Nie wiem, nie wziąłem mugi wracając z pracy. Nie spodziewałem się, że zajdę tutaj do naszego lasku. Tematem dzisiejszego filmiku, krótkiego jakże, będzie unboxing. Unboxing właściwie to już zdążyłem zrobić sobie wcześniej, żeby niepotrzebnie nie dźwigać pudełka, czyli ciężaru. No, a po drugie nie byłem w stanie wytrzymać nerwowo i musiałem rozpakować to, co w tej chwili na moich plecach. A na moich plecach ni mniej, ni więcej, tylko coś, co się nazywa Sparrow 40, czyli nowy, zapowiadany już przeze mnie na krakowskich targach, plecak od Wisportu. Plecak, żeby nie być gołosłownym, funkelnówka nieśmigany. Proszę bardzo, dopiero co ściągnąłem meteczki, żeby nie iść przez miasto, wiecie, jak wieśniak z czymś takim. Nie wiem, czy kamera wyostrzy, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Więc jestem pełen nadziei, jestem pełen wszystkiego, co dobre, pełen pozytywnych emocji, bo wiem doskonale, że mimo tego, że Wisport ma swoich przeciwników, swoich miłośników, to nie zdarzyło się jeszcze, żeby coś spartolił. Wszystkie jego plecaki są naprawdę fajne. W każdym razie te, które do tej pory testowałem i miałem okazję użytkować. Film o tym plecaku pojawi się zapewne po wakacjach. Pytanie, czy koniec września, czy październik, ciężko jeszcze mi w tej chwili powiedzieć. Przypominam, że osoby wspierające będą film mogły zobaczyć w momencie, kiedy on się tylko nakręci i pojawi, czyli pewnie znacznie wcześniej. Co jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko tyle, że szkoda, że ceny tych plecaków obecnie tak poszły do góry. To jest po prostu masakra. I jak dobrze pamiętam, cena tego Sparrowa 40 to jest około 700 zł i więcej. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla jednych to jest dużo, dla innych to jest mało. Przeciętny Kowalski na pewno wolałby za te pieniądze kupić sobie coś innego. Ale no co zrobić? Fanatyk, miłośnik, zwolennik i tak dalej plecaków Wisportu to ja. Więc przed Wami, a właściwie za Wami, a w tej chwili przed Wami, raz jeszcze Sparrow 40. Na szybko mogę powiedzieć, że różnice pomiędzy jego wcześniejszymi wersjami, czyli nie 30 w wersji drugiej, nie biorę tu pod uwagę 303, jako że 303 to jest zupełnie inny plecak. No powiedzmy, tylko nawiązujący nazwą do poprzednika. Więc tak jak wspomniałem, była zachowana taka sama, czyli prostopadłościan, bez żadnych wystających kieszeni z wyjątkiem boków. Mole, paski kompresujące, jedna, druga przegroda plus ileś tam kieszeni. Na froncie, jak widzicie, z zadowoleniem wisi sobie jabol. Jabol, przedstaw się, właściwie pokaż się Państwu. No i coś, co zacząłem lubić, a właściwie pokochałem nawet od plecaka Sparrow 303, potem przez Craftera 30, aż do tej 40, czyli system AFS, nie SAS jak w poprzednich modelach, czyli system prasowanej pianki. Dla mnie jest on rewelacyjny i uważam, że sprawdza się lepiej niż poprzednie poduszki. Oczywiście wzmocnienie stalową listwą jest. Ale powtarzam raz jeszcze, czekajcie cierpliwie na film. Ja osobiście postaram się zrobić wszystko, żeby zrobić go, znaczy recenzję zrobić rzetelnie, przedstawić Wam go od A do Z i od ONĆ do U, tak żebyście mieli wgląd w ten plecaczek. Dzięki serdeczne za poświęcony czas. Na razie i ahoj, a ja wracam w teren.